Witajcie. To, co dzisiaj Wam pokażę, dla mnie taka nie jest żadne odkrycie. Jeszcze ten obiekt odkryłem w roku 91, ale wiem, że istniał wcześniej. Także tu oto, proszę bardzo, taki obiekt inżynieryjny, czyli resztki wiaduktu, którym przebiegała dzisiejsza ulica Lubelskiego. Ona tam jest, tam są zabudowania tej ulicy. Tutaj mamy bocznicę kolejową do stacji towarowej Szczecin-Grabowo. Tędy się przywoziło do stoczni, głównie do stoczni, materiały budowlane do statków, wiadomo, ale też i tramwaje, lata 70., 80. i jeszcze 90. Są też tramwaje do Warszawy odjeżdżały, czyli N-ki. Tutaj właśnie, no tak, jest bocznica, która też prowadzi do innego wydziału stoczni. Tam się krzyżują w dwóch miejscach z linią tramwajową właśnie. Tu przy, jak tutaj w pasem przyjechali, to właśnie z bramą na bramie kolejowej. Raz i drugi raz tutaj przy Cystalmacha, przy Biedronce obecnej. Także tu one się rozchodzą, są no, takie układ torowy, jaki jest. W każdym razie tak, ten wiadukt powstał wraz z budową nowej wtedy ulicy, która się wtedy nazywała Vulkanstrasse. I to ciekawe, wcześniejsza ulica Vulkanstrasse, taki niuans historyczny, prowadziła tam daleko przez tereny stoczniowe i wtedy została przejmowana na Alte Vulkanstrasse. I jak ja pisałem o tym w książce Szczecińskie tramwaje, no to pani redaktorka nie wiedziała, o co chodzi, jak to. To pisałem, że po prostu przesiadał ulicę no w ten sposób. I tutaj mamy wiadukt, który właśnie w tych latach 20. prawdopodobnie 26 rok może właśnie, no więc tak to musiał być. On tu powstał, no cały tutaj właściwie. I wiódł dalej aż do skrzyżowania z ulicą 1 Maja Szczanieckiej. Tamtego wiaduktu nie było. Ulicy Szczanieckiej też nie było, bo dopiero powstała w latach, zdaje się, że 60. XX wieku już. Jak to już nie było. Tu, co tu się stało? Ciężko mi powiedzieć. Się nikt tego dokładnie nie wie, czy tu spadła bomba w czasie wojny, czy Niemcy sami wysadzili, jak uciekali przed Rosjanami. No w każdym razie taka tu wyrwa powstała i w latach 50. tutaj przerzucono taką drewnianą kładkę. No ma nie może bo iść. Tędy, ja tego gdy się pamiętam tylko moi, powiedzmy, rodzice, tam czy krewni, tutaj co tu mieszkali właśnie. Tędy chodzili tą trasą, tą kładką, w latach 60. jeszcze. Później to nie wiem, prawdopodobnie wtedy stała się rozebrana i taka rura została, gazociąg. Ten gazociąg właśnie był do niedawna, jak tutaj polskie koleje państwowe tutaj ten remont tego torowiska przeprowadzały, to była myśl, żeby ten wiadukt rozebrać po prostu, bo chciano, żeby nie zagrażał tutaj bezpieczeństwu. No ale co, no, stoi dalej do dzisiaj, to był 2017 rok właśnie, jak się to dowiedziałem, było o tym głośno. Tu ten remont się odbywał, tu wszystkich tych bocznic tutaj, nawet zredukowano ich ilość, także powiem, a to już mieszczę o szczegóły. Wiadukt stoi dalej i się okazuje, że nie zagraża w ogóle nikomu, tutaj się nie wali, sypie, lecz jak jest zrobiony nawet, jakie ma gęste zbrojenie tam właśnie w środku, no tak to nie jest, no tutaj widać. Tutaj często młodzi zawsze przesiadywali, w każdym czasie, w moich czasach również. Tutaj też bywałem i na wiadukcie na górze i po tysoniu to jakiś czasem bezdomny mieszkał. Tak widać, tak bytność ludzka tutaj postawiła swój śladek na bardziej. Także co z tym wiaduktem będzie, to nie wiem właśnie i nikt tego nie wie właściwie. No zobaczymy, no. Pożyjemy, co to będzie. No może nic nie będzie i wiadukt będzie stał, nie jednego przeżyje jeszcze te resztki. No można byłoby go odbudować. Były też takie pomysły. Tylko na co, skoro tam ta ulica biegnie tam przez teren obecnej fabryki wody, tamtą stronę, no też może było taką kładkę znowu coś z tego zrobić. Też, czemu nie? No dobrze, to ja z Wami się będę... No, trzymajcie się, wszystkiego dobrego życzę.